Serbus, dziś zapraszam na rolatki ze schabu z cudownym nadzieniem. Zaczynamy. Składniki. Schab wieprzowy, boczek wędzony, ogórki, serek topiony, cebula, mąka, bułka tarta oraz sól i pieprz. Przygotowanie rozpoczynam od wędzonego boczku, który kroję w drobną kostkę, podobnie cebulę. Tak przygotowane składniki podsmażam na złoty kolor. Pod koniec dodaję jedną łyżkę majeranku. Przekładam na talerz, żeby przestygło. W tym czasie przygotowuję schab wieprzowy, który kroję w plastry i rozbijam. Do podsmażonego boczku z cebulą dodaję dwie łyżki bułki tartej i mieszam dokładnie. Czas na rolatki. Schab kładę na desce. Na brzeg układam ser topiony, podsmażoną cebulę z boczkiem oraz ogórki konserwowe. Zawijam rolatki i spinam je metalowymi szpilkami, tak żeby boki się zamknęły. Tak przygotowane rolatki obtaczam dokładnie w mące. Na patelni rozgrzewam olej roślinny i smażę rolatki schabowe na złoty kolor. Gdy są dobrze zarumienione z każdej strony, przekładam je do garnka. Podlewam szklanką wody i duszę przez 30 minut. I gotowe. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale Krychu Gotuje. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.